Kochani, kiedy czytam Ewangelię w Kościele, tu, to czasem mam takie myśli, że no przecież jak wszystkie uszy słuchają bardziej lub mniej uważnie, to myślę, że Pan Bóg daje taką szczególną łaskę małym dzieciom, przed którymi niektóre rzeczy zakrywa, a budzi je, te małe serce i rozumy, do czegoś, żeby pojęły coś, czego na pewno ja nie mówię i nikt z dorosłych też nie wypowie. Myślę, że właśnie Słowo Boga, ze względu na to, że jest Słowem Jego, zawsze jest Słowem, które ma nieść nadzieję, które ma nieść pokój, nawet jak jest Słowem napomnienia i czasem bardzo trudnym. Myślę sobie i mam taką nadzieję, że czasem Pan Bóg, że tak powiem, zabiera małe dzieci, kiedy są na Eucharystii i zabiera ich w inny świat. Taki, w którym one czują się naprawdę dobrze i bezpiecznie. Ale myślę też, że jest to takie coś niesamowitego dla dorosłych, dla nas, że kiedy słyszymy słowo, to bardzo różnie możemy na nie reagować. Znaczy nie tyle na to słowo, które ja teraz wypowiadam, ile kiedy czytam wprost Boże Słowo. I przypuszczam, że na przykład taka Ewangelia jak dzisiaj o 10 pannach, ona jest zasadniczo nam znana. I 3 lata temu była dokładnie w 32. niedzielę zwykłą czytana ta Ewangelia. I 6 też, i 9 też, i 12 lat temu też. I czasem jeszcze w ciągu roku przejawia się ta Ewangelia. I ona zawsze jest ta sama. Przesłanie tej przypowieści jest to samo zawsze. My wyobrażamy sobie tę przypowieść. 10 panien idą na spotkanie przychodzącego pana młodego. Wszystkie mają lampy zapalone. Ale pan młody się opóźnia. Zmorzone snem, wszystkie zasnęły. I o północy jest wołanie, idzie pan młody. Wszystkie się obudziły. Wszystkie zapalają lampy. I 5 z nich mówi, nasze lampy gasną. I mówią do tych 5, które miały jeszcze oliwę w dzbanach, użyczcie nam tej oliwy. A one mówią, nie możemy tego zrobić, bo i nam, i wam zabraknie. Idźcie, kupcie sobie. Kiedy drzwi zamknięto, te wróciły z zakupów, pukają i słyszą głos pana młodego, nie znam was. To jest niezwykle trudna Ewangelia i ona kończy się słowem, które Pan Jezus puentuje w tej przypowieści. I to już nie jest przypowieść. Pan Jezus opowiada przypowieść, a potem mówi, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. I myślę, że i dzisiaj, i 3 lata temu, i 6, i 9, bo Ewangelie niedzielne tak są co 3 lata, ono zawsze jest to samo. Ale dzisiaj brzmi zupełnie inaczej niż 3 lata temu. Jest takie słowo w Biblii, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Biskup Grzegorz Ryś czasem mówi, że Słowo czyta nasze życie. Słowo Boga opowiada o naszym życiu. I ta dzisiejsza Ewangelia to jest opowieść o naszym życiu tu i teraz. Miesiąc, 2, 3. Wielu z nas nawet nie znało ludzi, którzy chorują. Nie mówiąc o tym, że ktoś tam zmarł. Każdy miał jakąś filozofię życia na to. Bardziej, mniej słuszną. Zresztą do dzisiaj. Ale przez doświadczenie życia już chyba nie ma takich, którzy nie znamy chorych. A wielu z nas ma doświadczenie, jak po prostu naraz przyszedł Bóg i zabrał do siebie. Po prostu. I to wołanie Pana Jezusa, czuwajcie, bo nie wiecie dnia ani godziny, no już bardziej aktualne niż na dzisiaj być nie może. No nie może. Ale teraz, co to oznacza? Kochani, kiedy modliłem się i słuchałem tej Ewangelii,
to zobaczyłem jedną taką rzecz, bo te pięć panien mądrych i nierozsądnych, albo głupich, te wzięły lampę i oliwę, a te bez oliwy. Te idą na spotkanie Pana młodego. Te też idą. Te chcą się z Nim spotkać. I te też. Te biorą lampę. I te też. Ta lampa jest naładowana i ta też. Tym brakuje tylko tej lampy na dłużej. Tej oliwy na dłużej. Kochani, w Biblii oliwa to jest znak, symbol Ducha Bożego. Oliwa jest znakiem łaski Bożej. Oliwa jest znakiem mądrości. Gdyby życie płynęło normalnie, to nasze dzieci, kilkanaście młodzieży, kilka dziewcząt i chłopców, wczoraj przyjęłoby sakrament bierzmowania. Biskup namaściłby olejem, oliwą, ich czoła. To nie jest przypadkowe. To jest tu w tej Ewangelii. Duch Święty, mądrość i łaska. Przypuszczam, że w niektórych domach waszych mówiło się lub mówi, choć chyba tego dzieci nie za bardzo to kojarzą, ale w kontekście to chyba też wyłapałyby takie coś, że ktoś mówi o drugim, temu zabrakło oliwy. Nie na talerzu, nie w sałatce, tylko mu zabrakło oliwy. Nie ma oliwy, nie ma mądrości. Kochani, wierzę, że dzisiaj Pan Bóg, Pan Jezus, jak mówi o czuwaniu, bo nie znamy dnia ani godziny, to mówi, że ta oliwa, ta mądrość Jego uczniów polega na tym, że zawsze żyją, i teraz użyję katechizmowych słów, żyją w stanie łaski uświęcającej. Kochani, życie pokazuje tak, że moim stylem życia może być styl życia w grzechu nieustannym. On nie musi być nie wiadomo jak wielki i straszny, ale nieustannie żyje w takim po prostu. Przejawia się to w tym, że nawet chodzę do kościoła, ale w ogóle nie przyjmuję komunii. A mogę. A nie, że mi się nie chce. Tylko czuję, że nie żyję w łasce. Ostatnie tygodnie czy miesiące są bardzo trudnymi dla Kościoła, czy dla ludzi Kościoła i nam się to czasem nie mieści w głowie. Nawet tak mówimy, no jak to jest? Ksiądz, biskup, tyle lat przy ołtarzu, a mógł robić takie rzeczy? Nie mógł. I mógł. Bo mógł przyjąć taką filozofię życia, że jego styl życia jest nieustannym życiem w grzechu. I te wielkie grzechy nas gorszą i bolą. I tak powinny. Natomiast to słowo jest dla nas wszystkich, dla całego Kościoła. Kochani, myślę, że niewielu z was spowiada się tak często jak ja. Mam nadzieję, że nie jestem największym grzesznikiem. Ale to nie idzie o największego grzesznika. No, ja chcę żyć jeszcze wiele lat. Ale wiecie, dzisiejsza Ewangelia, jak czytałem ją, że tak powiem, porządnie wczoraj, to naprawdę mnie do pionu stawia. Nie? Możliwe, że Bóg mnie zabierze pierwszego w tym tygodniu. Nie chciałbym. No. Śpiewam razem z wami suplikację od nagłej, niespodziewanej śmierci. Wybaw nas, Panie. Ale tamte też dobrze spały i wszystko grało. Kochani, myślałem najpierw, że ta Ewangelia jest naprawdę taką Ewangelią bardzo trudną. Ona jest trudna, ale ona jest piękna. Bo Bóg w tym słowie zaprasza nas po prostu do pięknego życia. Możliwe, że niektórzy z nas nie mogą dzisiaj przystąpić do komunii. Ale jak możesz się wyspowiadać, to zrób to, jak nie dzisiaj, to jutro. Po co czekać? Tak myślę sobie, jak
jesteście jako małżonkowie razem i udało wam się na przykład przed świętami być razem u spowiedzi i potem idziecie do komunii razem. No ale za jakiś czas żona nie idzie do komunii i mąż tak się pyta, a co się stało? To jest taka niezwykła intuicja, taka po prostu, ja chcę cię mieć tu razem. Nie? Coś ty tam narobił. Widzicie, kochani, jak ta Ewangelia opowiada o naszym życiu. Nie musimy się bać. Pan Jezus nam pokazuje i udziela nam mądrości. Udziela nam tej oliwy. Ale to do tych panien należało ją zabrać i mieć przy sobie. Jak zabraknie światła, oliwy, ognia, dolejcie. Co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc lecę do spowiedzi. Po prostu. Potrzebuję oliwy, Ducha Bożego, łaski Bożej. Cieszę się, że Pan Bóg daje nam takie słowo dzisiaj i ono inaczej brzmi niż parę lat temu. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że zawsze możemy przyjść do Ciebie. Dziękujemy Ci, że zawsze jesteś gotowy nam wybaczyć. Dziękujemy Ci za to, że zawsze możemy przyjąć Ducha Bożego, że chcesz nam udzielać tej oliwy. Daj nam serce i myśli podobne do serca i myśli, jakie mają małe dzieci, które są niewinne i piękne przed Tobą. Uczyń, Panie, nas wszystkimi właśnie takimi, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Powstańmy.